Cześć, z tej strony Morfeusz i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raft na moim kanale. I dzisiaj mamy kolegę do pomocy. Przywitaj się, ładnie. No witam, witam. Jak widzicie, jest to paskud. Bardzo mi miło, że przyszedłeś do pomocy. I jesteśmy dzisiaj na tym statku wycieczkowym. To jest jacht wycieczkowy właściwie. Więc trzeba założyć sobie. To jest Havila wysokiej klasy. Te latareczka i lecimy. Z tym. Ja oczywiście nie będę tutaj czytać tych wszystkich na głos, ale wam tych listów, notatek, ale wam będę zostawiać je, żebyście mogli sobie zatrzymać ewentualnie i przeczytać, bo no nie oszukujmy się, szkoda troszeczkę czasu na czytanie tego. Dobra, czy to zapala światło? Chyba niekoniecznie. Wiesz co, boom nie zrobiło, więc jest nieźle. Aha, ty znalazłeś łom, czyli ja mogę go użyć. Super. Mam dziada. Au. Dobra. Dostałem. Auć. Strzałą? Niemożliwe. Niemożliwe. Notatka kolejna. Wiecie co mnie dziwi? To jedna rzecz. Bo tutaj znajdujemy dyktafon. I ani ja nie znalazłem, do czego ten dyktafon służy. Ani powiem szczerze, na internecie też nie znalazłem, do czego ten dyktafon służy. Na tym jachcie. Paskud, czy ty może o tym wiesz, gdzie, do czego on służy? Dyktafon? No, jak... Kiedyś na pewno wiedziałem, powiem ci, ale jak mi pamięć wróci, to sobie przypomnę i powiem, bo... Na razie będę grzebał w mojej pamięci. Tak. Bardzo mi miło, że Paskud postanowił dołączyć dzisiaj do nas, bo no jednak jest to dosyć taka spora lokacja, a po prostu akurat zjawił się na Discordzie, akurat szczęśliwie wyleczył się tyle o ile. Zwany wtryniłem się na odcinek. Nie, ja zaprosiłem grzecznie. Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo przynajmniej coś się nowego pojawiło na odcinku. No. Także sobie zatrzymajcie to, przeczytajcie. No, mów. Do zrobienia boom znalazłem. O, super. Tu masz kasetę jeszcze? Właśnie widzę ją. Kolejna transkrypcja. Można sobie oczywiście zatrzymać, poczytać. Ja to sobie poczytam między odcinkami, bo teraz troszeczkę... Okej. Okay. Troszeczkę mi szkoda czasu. Zbieramy oczywiście wszystkie surowce, bo tych surowców nam troszeczkę brakuje. A, tu będziemy mieć stół do składania. Tak. Dokładnie. Dobra. Tu mamy jest... część mechaniczną. No, super. Właśnie widzę. Bardzo śmieszną rzeczą jest to, że na przykład tutaj jest niebieski klucz. Gdzie był niebieski klucz? A nie, aha, niebieski ja klucz... Ja pół roku temu grałem, ale to wyżej jest, na piętrze to musimy wyżej wyjść. Tak, ale żeby wyżej wyjść, to musimy mieć niebieski klucz. A żeby niebieski klucz zdobyć, to musimy... Nie, boom. Tu. Pięć, sześć... Nie, to jest na podnośnik, to jest to... Ja czerwony klucz podniosłem. A niebieski? Ja nie podnosiłem klucza, jeszcze żadnego nie podnosiłem, wiesz? Ja podniosłem czerwony, dlatego... A, ja mam obcęgi już, bo ty podniosłeś obcęgi. No tak. No, widzisz, ja nie zauważyłem i tutaj w pierwszym pomieszczeniu było... była szafka zamknięta. Racja, na obcęgi. Bo ja już zapomniałem. Jest.
Jest oczywiście kasetka, także sobie poczytajcie, jeżeli chcecie. No ja mówię, ja będę to czytać pomiędzy odcinkami, bo szkoda troszeczkę, myślę, czasu. I mamy niebieski klucz. I już, paskudziek, lecę do ciebie. Jest. I tak, tu jest jeden na pięterku. Zaraz. Czy tu jest? Nie. Niestety, nie, no to na pewno. Ale tutaj na mamy pewno to pocisk. Było. Tu zobaczcie, to jest najśmieszniejsze. To jest pocisk. Zobacz, paskud, gdzie jesteś? To jest jestem? Według nich pocisk. To. Tak, wiem, przeszukałem go się kiedyś z dawnych czasów, po prostu naprawdę parę godzin chyba. O, mamy tego? Tak, na piętrze on jest. Co, strzelasz już do niego? Nie, tylko jedną strzelę straciłem, tylko bez sensu. No. I tak on nie wyskoczy, ale trzeba tam tu przejść. Jest jedna część mechaniczna w basenie. Ja już ją zgarnąłem. Oprócz tej części mechanicznej chyba nic więcej tu nie było. Także przeszukajmy sobie tutaj parter. Momencik, czy tu coś było? Tu chyba nie ma nic. Także lecimy dalej szukać. Bo w sumie dla... Aha, tu można kucnąć. Boże, którym tu się... O, jest kucnięcie. Dobra. I tu jest jeszcze plastik do zgarnięcia. A w sumie dlaczego nie? Przyda się. Wszystko się przyda. Dobra, tu jest wejście na pięterko, ale zanim na pięterko, to my jeszcze tu poszabrujmy po tych pomieszczeniach. O, no... A nie, to nie jest notatka. Dobra. Łazienka. O, plastik. Także ten... A, właśnie, na śmierć bym zapomniał o najważniejszej rzeczy w dzisiejszym odcinku. Kochani, zdarzyła się bardzo niecodzienna sytuacja, ponieważ dostałem dotację od jednego z subskrybentów, ponieważ niestety jemu PayPal nie działa, więc wysłał mi bezpośrednio na konto pieniążki, dużą kwotę. Au, aha, momencik. Dużą kwotę mi wysłał i po prostu chciał zostać, no, anonimowym, więc tak jak sobie zażyczył, ja oczywiście nie będę zdradzać tej osoby niku ani płci, ale jest to subskrybent lub subskrybentka z mojego kanału i chcę tej osobie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować, ponieważ no na pewno przydadzą mi się te pieniążki na rozwój kanału, bo jak już wiecie, kupiłem mikrofon i słuchawki, a planuję jeszcze dokupić monitor drugi, a w przyszłości, kto wie, może nowy komputer kupimy. Aha, tu karta magnetyczna, dobra. Bo powiem tak, no, patrzyłem na komputery, taki sensowny, sam komputer w miarę sensowny, no to tak 10 tysięcy minimum, więc jest co zbierać. O, co my tu mamy? My tu mamy... A, kod czterocyfrowy, więc ja muszę piętro niżej zejść. Paskud, wyszedłbyś pozbierać tutaj te surowce na zewnątrz? Ja zaraz wrócę, bo muszę iść po... Jasne. Piętro niżej, po tą kartę magnetyczną. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tam będzie karta, bo już też nie bardzo pamiętam. Au. Tu. No i chcę bardzo jeszcze raz tej osobie podziękować, bo na pewno to bardzo dużo, no jest to bardzo duże wsparcie, jakby nie patrzeć, a do tego jest to dla mnie taki znak, że to, co robię, jest naprawdę fajne, że naprawdę komuś się to podoba. No nie, no znowu dziadyga.
Przecież przed chwilą go tu zabiłem. Tak, te szczury niestety respią się momentalnie, jak tylko wyjdziemy na inne piętro, to one się tutaj respią. Dobra. Jest notatka. To sobie poczytajcie. Jest kable elektryczne. A, i jeszcze jedna notatka. Błękitne miasta. Brzmi ciekawie. W każdym razie tak. No i ja po prostu... To jest taki znak dla mnie, że to co robię jest fajne, komuś się to podoba i że ktoś chce to oglądać, tak? To jest taki duży, duży plus dla mnie. Dobra, teraz paskud, ja nie wiem... Aha, my piętro wyżej musimy wejść. Wyżej, 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 tutaj na dobra. Dobra. Aha. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A tymczasem, o, znaleźliśmy kartę magnetyczną. W ogóle... Ach, przegapiłem go. Noż, nie mogę w dziada trafić. Patrz. No. Jezu. Strzały pozbierać. Trzeba. Paskud, ja ci tu wyrzucam cztery twoje strzały. Tu masz. Dobra, dziękuję. No, bo lepiej mieć zapas, bo i tak masz ich. Kolejny. Dobra, mamy go. No, no. Musimy podnosić dopiero wzrost. Tak, wiem właśnie. Niestety wiem. Ale na podnośnik potrzeba 5 części, a my mamy 5 części. Okej. Okay. To zaraz będzie można tam się wybrać. A na górę możemy też iść jak coś. Wiem. Aha, nie ma tu jeszcze boom? A nie, to jeszcze nie to piętro. Nie, to jeszcze nie było, nie tu. Dobra, tu zielony klucz potrzebny. Czyli trzeba lecieć oczywiście z powrotem na samiuszki dół. Ale tu mamy na górze boom, już też możemy robić. Już mamy komplet potrzebny? Zaraz zobaczymy. Wiem, coś bo to szybko, bo... Wszystko na warsztacie na dole jest, w razie czego. Wow. Patrz, dziada. Wiesz, to nie jest takie proste się dostać tam. Czekaj, bo ja chcę go zebrać, a... Nie mogę w hitboxa jego trafić, no. O, kurczę. O, tu jest, dobra. Zebrany. O czym to ja mówiłem? Że ciężko się jest dostać na dół. Tak, bo tu jest dużo, dużo łażenia właśnie na tym. A ciężko jest dostać się na dół z tego względu właśnie, że... Nie, nie w tą stronę chyba. Czy w tą? W tą, dobra. Ja już się gubię. Ciężko jest dostać się z tego względu, że jak wychodzimy z pomieszczenia, to w tym pomieszczeniu automatycznie respią się na nowo. Zbiornik paliwa, zapalniczki nie mamy. A to nie widziałem jeszcze. No. Ale mamy już podnośnik. I tam chyba za podnośnikiem jest zapalniczka na boom, na bombę. W każdym razie, nie tu, tu będzie. W każdym razie ciężko, bo jak tylko wychodzimy, to one się dziady tu respią i no nie oszukujmy się, troszkę ciężko jest je czasami dobić, bo o ile, au, nie tu, bo o ile można się z nimi pobawić, o tyle no są upierdliwe. Dobra, mam podnośnik. Au. Dobra, już. Pomocy. Au, jeszcze raz oberwałem, no. Masz na pół. Już dość. Dobra. Takiego podnośnika to można byłoby zabrać ze sobą. Fajnie by było w sumie. Dwie sztuki biopaliwa mam. Super. I tylko 8. Dobra, potrawka z rekina wyrzucam.
Sałatka złość. Coś się to zostawia, ale skończyła mi się właśnie latarka. Dobrze, ja mam tak. Omlet z grzybami, jeśli cię to interesuje. Wiesz co? Wiesz przepisy. Potrawka z rekina to nie ma sensu, to już masz, nie? No, potrawkę z rekina na stówę mam. Kurczę, nie mam zapalniczki i nie wiem, gdzie ona jest. Nie pamiętam. Wyborny sum i sałatka z łososiem. To sałatka z łososiem wyrzuć, bo ja mam w plecaku, a wyborny sum też możesz wyrzucić. Okej, okay. Teraz trzeba wszystko dokładnie pochodzić, posprawdzać, bo musimy znaleźć tą zapalniczkę. Nie wiem, gdzie ona jest. Także, kochani, myślę, że wrócimy, jak znajdziemy tę zapalniczkę. Nie uciekajcie. Dobra, kochani, no tu jesteśmy na tym pięterku nad barem i kartą magnetyczną otwarliśmy tam drzwi i chyba na tym piętrze tutaj były. Patrz, zaś. Au. Są, kurcze, upierdliwe te. Zgryźliwe. Też. Dobra, napijmy się. Czekaj, bo teraz musimy robić boom, czy jeszcze nie? Tak. Nie, nie, jeszcze nie, bo nie mamy zapalniczki. Jeszcze jedne drzwi gdzieś są. Ale mówiłeś, że masz zapalniczkę przed chwilą, czy nie? Właśnie nie, zielony klucz znalazłem, wiesz? A, to karta magnetyczna była niżej. Tak, kartę magnetyczną żeśmy zużyli, żeby zdobyć zielony klucz. A teraz gdzieś jest, są drzwi na zielony klucz. No. Dobra, mamy dziada wrednego. I gdzieś chyba tu były te drzwi. Nie, tu było. Tu było właśnie tak, ten zielony klucz leżał tu na stole. I do których drzwi ten zielony klucz jest potrzebny? Ja nie, ja już też. Jest strasznie wielki to ten statek i tu bardzo łatwo się pogubić. Moment, ja sobie założę tą latarkę. Bo wy pewnie tu nic nie widzicie. Tu były. Tu chyba były zielone drzwi. Nie, tu nie, na pewno. Tu też nie, tu też nie, tu nie, tu nie. No nie, nie tutaj. To gdzie to było? Tak, już słyszę stręciucha jednego tam na górze. Ugania się za mną, więc spokojnie. Jest, mam tam, gdzie ja jestem. Na górze. Czekaj, bo ja cię w ogóle nie widzę. Na samej górze tam gdzieś? Nie. Już, ja stoję na schodach, więc spoko. Czekaj, bo mnie tu męczy wstręciuch. Mi się włócznia skończyła, więc jednego załatwiłem, ale więcej już nie załatwię. O-o. Ale tam chyba już za dużo ich nie ma. A, przy schodach tam jesteś, tak? Tak, na schodach jestem, wiesz? Mhm. Masz jeszcze jednego. O to co, nie masz miejsca, żeby go zbierać? Nie dałem rady go zebrać, o. Aha. Nie wiem czemu. Mhm. Dobra. Dobrze, poszła tu. Twoja strzała, proszę bardzo. Tam masz paczkę na łóżku z tyłu. Czekaj, dobra. Oddaj mi tą strzałę. Momencik, momencik. Czekaj, oddaj z kolana, bo muszę ci strzałę wyciągnąć. O. O, dziękuję. Proszę bardzo. No i mamy w końcu tą zapalniczkę upragnioną. Kurczę, tyle szukania.
Dobra, Pasku, to wiesz co? Aha, czekaj, bo tu jeszcze jest łazienka. W łazience coś ciekawego? Ta. Mega fajna, duża wanna. Ale nas to nie interesuje. Okej, okay, kochani, to ja... Pasku, wiesz co? Może ty tu zostań, jak nie masz czym walczyć. Ale zawsze wiesz, nie no, strzały mam, no to wiesz, coś i tak pomogę zawsze. A mam pełne życie, więc nie ma problemu. No to spoko. Ja lecę od razu prosto na dół. Nawet... Ale mnie tu zaskoczył dziad. Włócznią strasznie ciężko w niego trafić. No patrz. Łapaj strzałę. Dobra. Spoko, mamy 15 kawałeczków mięsa. Więc to już jest całkiem sympatyczny wynik. W tamtą stronę. I będzie kabum. No. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, że Raft ma taką słabą oglądalność, bo ostatni odcinek miał, żeby was nie skłamać, 7 wyświetleń na dzień dzisiejszy, nie? W momencie, kiedy to nagrywamy, chyba 7 czy 8 wyświetleń w ogóle tylko, więc no, nie za fajnie. Tak, wiem, mógłbym używać łuku, ale jak widzicie, mi się już bardzo mocno on kończy, więc w sumie użyję go jeszcze za dwa razy, może. Tam schody są, idziesz dobra. Na górę? Tak, tak, ja już jestem prawie na samej górze. A, dobra, dobra, no to... Właśnie podkładam... Moment. O, właśnie podkładam bombę. No to ja sobie leżę spokojnie z boczku. Kabum. Ciekaw jestem, czy jakbym tutaj... Joju, jak to wygląda tu. Czy jakbym tutaj stał, czy to by mi, że tak powiem... Tak, z doświadczenia powiem, że byś mógł nie przeżyć. Tak? Znaczy, żebyś nie przeżył, no. Dobra, kolejna notatka do Ruby, także sobie poczytajcie. No i zobaczcie, wszystkie przedmioty zostały wykorzystane, a dyktafon nam zostaje i nie można z nim nic zrobić. Jeżeli ktoś, ktokolwiek wie, projekt do czego steru, można... Projekt steru! O, projekty, tak. Projekty. Na silnik i na ster. Także już mogę go wyrzucić, bo jak tylko je podniesiemy, to od razu można w warsztacie się je nauczyć. A tu mamy jeszcze jedną notateczkę. Jeszcze jedna jest na sterze. Tak, wiem. Najważniejsza. Na sterze jest najważniejsza notatka. A mianowicie na sterze jest, zobaczcie, Balboa. Prawdopodobnie, bo to jest ze znakiem zapytaniem, czyli kurs 4863. Więc no, okej, jestem za. No, ale taki mały smaczek, jeszcze tam na górze są rzeczy no, do zabrania. No właśnie. Opa, jestem. Ops, tylko tu po tym piórku się ześlizguje. O, tu jest to. Jestem królem świata. Czy uda mi się tam wskoczyć? A, mamy to. Patrz, Pasku. A gdzie się tak wysoko wyszedł? No widzisz. No i wiesz, czemu leje już? Wiesz już, czemu leje. Czemu? No bo małpy wysoko na drzewa wyłażą. Kurde, ale dowcipny, nie? No. Dobra, ja sobie pomaluczku pozeskakuję tędy, bo tam słyszę dziada wstrętnego, że mnie już chce gdzieś do mnie dopaść. I tu jest nasza tratwa, więc można zrobić Geronimo.
Ale wiesz co, jeszcze koło tratwy powinny być część ten. Byłeś koło tratwy, zbierałeś? Na dole? W wodzie? Nie, No. nie, 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 nie. Nie byłem. O, i tu jest część mechaniczna na przykład. Ale... Powiedzisz, że ci przybyła jedna teraz? No, widzę. No, to ciekawe. No. Ale gdzie, przy której tratwie? Znaczy nie, przy, no, przy boku ten, przy boku statku, statku, z mojej strony, z drugiej strony, były części, była zawsze część, jeszcze jedna dodatkowa. A to nie wiedziałem, powiem szczerze. Takie gratis, a i tutaj są jeszcze dużo fajnych tych. Surowców. Surowców. Właśnie. Przede wszystkim do potrawki zioła. No właśnie, widzę, widzę. O, tu jakieś skrapy, nie skrapy. A miejsca mamy, więc sobie pozbieramy. Dobra, nie będę tobie podbierać, jak tam zbierasz. No. Spoko, bo to szybciej wtedy idzie. Jasne, że tak. Oczywiście tutaj ten dodatek bardzo dużo ciekawych rzeczy dodaje. Znaczy dodatek, ostatni update. O, bo dodaje dużo różnych ciekawych mebli, które można sobie robić. Ja ich jeszcze nie robię z tego względu, że jeszcze nie mamy tratwy aż tak rozbudowanej. Więc trochę szkoda mi później się męczyć, ale z pewnością jak będziemy mieli tą tratwę już rozbudowaną, no to kogoś zaproszę do pomocy może, żeby mi to dekorować. Bo będziesz miał nie? dekoratorkę. A może dekoratora? Kto wie? Okej. Okay. To jest, wiesz, to jest właśnie tak, paskot, jak dzisiaj się wydarzyło. Siedziałem sobie po prostu między odcinkami na Discordzie. Udostępniłem ekran, żeby pokazać, że coś robię między odcinkami i że nie oszukuję. A przy okazji ludzie wchodzą czasami porozmawiać. Co prawda najczęściej jest to tylko Robercik, ale zdarzają się, że właśnie ty wskakujesz, czasami Janeczek wskoczy, czasami ktoś tam jeszcze wpadnie pogadać i no po prostu wiem, że Robercik nie ma tej gry, więc jego nawet nie pytałem, a tutaj z tobą zapytałem, zgodziłeś się, no i mamy odcinek we dwójkę. Gościnnie paskud dzisiaj i bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej jest no jest ciekawy inny odcinek, o, inny niż zwykle, więc jest coś tak, wiemy, takie wiemy, coś nietypowe. Tak. No to co, podnosimy kotwicę i lecimy dalej, nie? No, ja sobie szybciutko. Koniec pięknego miejsca. Tak. Zaliczone plany są zdobyte. Z ważniejszych 4, rzeczy 8, jestem 2, 6. Głodny. Tu będzie ale 6. Ale sobie zdobyłem rybki, które sobie zjem. 4. 8. 2. 6. I do naszego cudeńka mamy 2 km w tamtym kierunku. Czyli niestety musimy odpłynąć. O proszę, ile tu znowu piórek się porobiło. Mam tylko 4 gniazda, a już piór więcej niż to warte. Znaczy inaczej, nie niż więcej niż to warte. Ale no piór jest, zobaczcie, mam 63 pióra na chwilę obecną, więc o czymś myślę, że to świadczy. A mianowicie o tym, że jestem zbieraczem wszystkiego po prostu. O, nie mam gdzie dać już rzecz, zabawek. Dobra, to zjem. To mogę wrzucić. Tu jeszcze mogę wrzucić to. A propos jedzenia, gdzie są śruby? Śruby tu w tej dalszej.
A jak nie ma, to zrób sobie ze sztabek żelaza. Dobra. A, tu jest jedna śruba. Jakbyś, jak bardzo potrzebujesz. Już znalazłem śruby, sztabkę teraz potrzebuję. Druga skrzynia pod schodami. Nie gdzie? O, zobaczmy po prostu sobie jeszcze przy okazji, jak już tu jesteśmy. O. Kolejną flagę umiem. Wow. Normalnie... Jestem w szoku. Dobra. W tamtym kierunku mamy płynąć. Niestety bardzo, bardzo mocno pod wiatr nam każe płynąć. I może się okazać, że nie popłyniemy. Ale to zaraz. O, i kolejne piórka. No faktycznie nie chce nam płynąć. No teoretycznie, wiesz, po to mieliśmy plany na... Tak, tak właśnie się domyślam. Żeby je zrobić. Bo mimo, że mamy skierowany... A może dlatego, że mam tylko jeden żagiel? Nie. Mówisz? Co mi się chce? Mi się chce pić. Dobrze, to się napij, najedz. Więc ja się nauczę w takim razie ster, silnik i zaraz będziemy próbować jeszcze zrobić silnik. Momencik, gdzie mamy ten silnik? Co do silnika, sztabki żelazu, układ scalony 1. Układ scalony robimy z plastiku, miedzi i jednego pnącza, więc jest ok. Aha, miałem sobie przejrzeć jeszcze to. Co my tu mamy? Wyborny sum. Czy my mamy wybornego suma? Zupa rybna. Mamy. No to wyborny sum out. Kokosowy kurczak. Tego chyba nie mamy. A no nie. Coś mi się znalazło. Super. Jestem za. No, co my jeszcze tu mamy? Sałatkę z łososiem. Czy gdzieś widzę taką sałatkę z łososiem? Nie mam sałatki z łososiem. Więc na razie daję sobie tutaj to. I co tu mamy? Omlet z grzybami. A omlet już jest. I hop. Okej. Co ja chciałem? Plastik i... Miedź. To tego troszkę tu mamy. Trzy miedzi tylko. O, słabo. Dobra, układ scalony mamy i tu jest silnik. Sztabę żelaza, drewno i liny. Lin mamy dużo. Zamknęli mnie, zamknęli. Kogo? Gdzie jest wyjście? No właśnie tu. Stoisz przed nim? A, dobra, no widzę. patrzyłeś, czy jest tam dość wody? Próbowałem wodę uzupełnić. Aha. Nie, właśnie próbowałem dolać i... I mi nie wyszło. Nie wyszło? Znaczy, trochę wyszło, ale... Dlaczego ja nie mogę? Aha, bo to od boku trzeba. Tak? Nie, tak tam. O kurczę. Dobra, to trzeba zrobić taki myk, że trzeba tutaj coś wyburzyć. Niech będzie to. I niech będzie to. I... Jeszcze nie? Aha, bo tu potrzebuję więcej chyba tego. O, czekaj, bo mi się drewno znowu skończyło. O, mamy to. Tylko... Jakbyś tutaj popatrzył z której strony... No, co? Dobra. Nie od dołu, niekoniecznie od dołu, dobra. Nie, bo spadłem i już nie wiem, gdzie jestem. Gdzie jest silnik? Aha, nie ma. Jeszcze nie ma, bo ja chcę najpierw... że tak powiem,
ulepszyć ten podest, na którym będzie on stał. A to z tego względu... Tak, może ma to sens. Tak. Bo szkoda ryzykować. Mam tylko jeden silnik. Steru jeszcze nie zrobiłem, a ster potrzebuje odpadki. Zawias i śrubę to chyba mamy. Zawiasy są, śruby... Aha, albo dwa zawiasy, albo dwie śruby, tak? Okej. Okay. I odpadki. Tak. I stworzyć... Co? Morfie, ale tutaj popatrz, oni chyba zwiększyli teraz moc silnika. No nie gadaj. No bo na 100 kratek starcza. O. Mi się wydawało, że było mniej. No, to powiem szczerze, jestem za. Gdzie jesteś, Andrzej? Gdzie jesteś? No, już zebrał. Aha. Widzisz, tutaj no. Masz ładnie opis z prawej strony. Mhm. A ja nawet nie wiem, ile ja tu mam kratek, ale mam chyba za mało. Nie, no możesz mieć więcej masz niż 10. On wymaga 10. Deski? Do opalania albo biopaliwa, które masz u siebie, bo zdobyłeś biopaliwo. No tak, aha, czyli mogę zrobić... Okej. Okay. Możemy zrobić tak. A gdzie się włącza? Tutaj masz dźwignię, zmień kierunek, a z drugiej strony była gdzieś dźwignia startu. No właśnie, nie ma tu z drugiej strony. Jest tutaj z tyłu. A tu z samego tyłu. Tak. Włącz silnik. No czyli mamy za słaby silnik. Albo za dużą tratkę. Za dużą tratkę. No cóż, kochani, mamy silnik. Co prawda jeden. Ja będę sobie teraz pływał. Długo. Myślę, że powolutku zmniejszał objętość tratwy. Nie. Myślę, że nie. Ja będę po prostu... O, za dużo. Nie. Tam. I to obrócimy. I po prostu myślę, że na następny odcinek ja zrobię wszystko, żeby dorzucić jeszcze ze dwa te silniki. Więc na razie tego wyłączymy. I myślę, że tak będzie najsensowniej. Także dziękuję, że wpadliście. Dziękuję, że dooglądaliście do tego momentu. I... Ej, no. Nie trafiłem. Z łuku. Ja się zabija z łuku i dostajesz utka. Ja się zabija tymi racami. Sztucznymi ogniami się zabija. Także dziękuję, że dooglądaliście do tego momentu i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.